To nie miała być sztywna wystawa, coś w rodzaju art party. Tak o sobotnim spotkaniu artystów mówili organizatorzy akcji Twórco Ujawnij się. Malarze, rysownicy, fotograficy i inni artyści postanowili pokazać szerszej publiczności swoje dzieła. Ujawnij się to pierwsza społeczno-kulturalna akcja Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych, rzecz jasna. Są ludzie, którzy coś tam robią, publikują rzeczy na przykład w internecie, jakieś filmiki, chowają wszystko do szuflady i chcieliśmy, żeby ich wyciągnąć, ale również przypomnieć twórców, którzy się nie wystawiali na przykład od kilku lat albo od lat 10. Bardzo fajne spotkanie, bo bardzo dużo bardzo zdolnych osób tworzyło i tworzy pewnie do szuflady, a teraz mają okazję pokazać, co robią. Pochwalić się, bo nie wszyscy są tacy, żeby pokazać się po prostu publicznie, a jednak taka akcja wśród przyjaciół, bo tak naprawdę to są przyjaciele, daje szansę pokazania z tego, co się robi, lubi. Na apel stowarzyszenia odpowiedziało 30 twórców. Miłośnicy sztuki spotkali się w Ostródzkim Zamku, by art party rozpocząć od wspólnego tworzenia malowidła. 22 września w podziemiach Ostródzkiego Zamku kilkuset ostrudzian mogło zobaczyć prace lokalnych twórców, które przez dłuższy czas nie były pokazywane szerszemu gronu. Oprócz malarzy, fotografików czy rzeźbiarzy swoje prace postanowiła ujawnić Jolanta Jachowicz, która tworzy mini arcydzieła z papieru. Pierwszą karteczkę zrobiłam z materiałów, które miałam w domu. Wyszła piękna i zapragnęłam właśnie to robić, chociaż wcześniej zajmowałam się dekupażem, ale właśnie dekupaż w tym momencie odszedł całkowicie w cień i zaczęłam robić karteczki. Materiały zamawiam je głównie przez internet, chociaż na przykład jeżeli chodzi o koronki, kleje czy papier wizytówkowy, kupuję w Ostródzie normalnie w sklepach takich stacjonarnych. Ściany Ostródzkiego Zamku w większej części pokryte były obrazami i zdjęciami. W spotkaniu twórców udział wzięła Katarzyna Zalewska, która zdecydowała się w ostatnim dniu dołączyć do grona artystów biorących udział w akcji Twórco Ujawnij się. Przede wszystkim fotografia uliczna, tak jak tutaj widać, i około 3 lata temu tak się mnie to zainteresowało, a zaczęło się banalnie, bo brałam udział w sesji fotograficznej po prostu tak z przypadku i zobaczyłam, jak ci, co robią mi tą sesję, jak ich to pasjonuje. I też zaczęłam robić sesję komuś, ale mówię nie, to nie to i zaczęłam chodzić z aparatem po mieście i mówię tak, to jest właśnie to, co chcę robić. Akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych, rzecz jasna, okazała się dużym sukcesem. Choćby patrząc po ilości ostrudzian, którzy przyszli zobaczyć pracę lokalnych twórców. Ostródzcy artyści udowodnili, że są niezwykle utalentowanymi ludźmi. Oglądając różnorodne prace, odwiedzającym wystawę towarzyszyła muzyka na żywo.